Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, tym razem z Ubud, z Pól Ryżowych. Jestem w tak pięknym miejscu, dzisiaj pogoda jest fantastyczna. Postanowiłam nagrać Wam filmik i powiedzieć, w jaki sposób rozróżnić można celulit wodny od celulitu tłuszczowego. Zbliżają się ciepłe dni, będzie ich coraz więcej, będziemy odkrywać nasze ciała, nasze uda, brzuchy i ten celulit będzie widoczny, więc dobrze wiedzieć, jak je rozróżnić. Słuchajcie, celulit tłuszczowy to jest celulit, którego najczęściej mają osoby właśnie takie otyłe, z nadwagą, ale również osoby, które borykają się z takim opornym tłuszczem w różnych miejscach, czyli takim tłuszczykiem, który na przykład zalega na brzuchu, czyli robi się taka mała oponka, zalega na pośladku, czyli można powiedzieć, że czasem tworzy się taki drugi pośladek, tam też może występować celulit, mimo tego, że będziemy po prostu szczupli. Jak poznać właśnie taki wodny celulit? Wodny celulit to jest taki celulit, który zazwyczaj jest w tym samym miejscu, czyli on się po prostu nie przemieszcza. Jest on bardziej na płytko w naszej skórze, czyli nie jest głęboki, nie tworzy takich dużych zapadnięć i jest on wtedy widoczny, kiedy faktycznie weźmiemy to miejsce, gdzie ten celulit się znajduje, i tak ściśniemy. Wtedy on jest widoczny. Natomiast jeżeli osoby są dosyć szczupłe, no to taki celulit będzie widoczny gołym okiem z daleka. Natomiast jeżeli chodzi o celulit tłuszczowy, to jest taki celulit, który ja nazywam, że on się po prostu przelewa. To znaczy, jeżeli zmieniamy na przykład położenie, siadamy... Dziękuję bardzo. Dostałam, słuchajcie, przepyszne banany z lodami, no po prostu są obłędne. I słuchajcie, wracając do tematu, jeżeli chodzi właśnie o ten celulit tłuszczowy, to on się przelewa. Mam na myśli, że on zmienia swoje miejsce położenia, czyli on nie przylega nam do mięśni, tylko jest właśnie taki lejący się. Ten celulit charakteryzuje się również tym, że jeżeli on jest w takiej fazie zaawansowanej, to po prostu boli. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że będziecie potrafiły teraz u siebie rozróżnić rodzaje celulitu, żeby potem móc odpowiednio zareagować. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie, przecudnego miejsca i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!